Archiwum XX wieku. Fakty zapomniane w Radiu Opole. Data 15 maja 1936 roku na trwałe wpisała się do historii śląskiego kolejnictwa. Tego dnia po raz pierwszy wyruszył na trasę superszybki ekspres Fliegender Schlesier, czyli latający Ślązak. Pociąg ten stał się prawdziwą sensacją na szynach, a ustanowiony przez niego rekord prędkości przejazdu na odcinku Bytom-Berlin do dziś nie został pobity. Pociąg wyjeżdżał z Bytomia codziennie o godzinie 5.24. 15 minut później zatrzymywał się w Gliwicach. Po kolejnych 25 minutach ekspres dojeżdżał do stacji Kędzierzyn. Następnym przystankiem było Opole, gdzie zaplanowano najdłuższy 9-minutowy postój. Ostatnią stacją przed Berlinem był Wrocław, gdzie latający Ślązak pojawiał się 40 minut po wyjeździe z Opola. Od Wrocławia pociąg sunął już bez przystanków, by po kolejnych 2 godzinach i 45 minutach, czyli o godzinie 9.54, zatrzymać się na berlińskim Dworcu Śląskim, dzisiejszym Dworcu Wschodnim. Łączny czas podróży z Bytomia do Berlina wynosił więc 4,5 godziny, co pamiętając, że dziś na pokonanie koleją porównywalnego odcinka potrzebowalibyśmy około 8 godzin, musi robić wrażenie. Pomiędzy Wrocławiem a Berlinem prędkość maksymalna tego składu dochodziła do 160 km na godzinę. Tym samym latający Ślązak należał do najszybszych pociągów ówczesnej Europy. W drogę powrotną pociąg wyruszał z Dworca Śląskiego około godziny 20, by o 12:30 w nocy zakończyć bieg w Bytomiu. Jak podkreśla Andrzej Cichowicz, prezes Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, na śląskich szynach czegoś podobnego wcześniej nie widziano. Nowością było zastosowanie silnika spalinowego do napędu pociągów. Wcześniej przecież były to wyłącznie silniki parowe i zupełnie inne pojazdy. I odejście od tradycyjnego zestawienia pociągu, czyli lokomotywa plus doczepione wagony, a tutaj taka jednostka samobieżna. Była to absolutna nowość. Wcześniej powszechnie tego nie stosowano. Były próby tam wagonów samobieżnych z napędem parowym, ale przyjmowało się to bardzo lokalnie i raczej na krótko. A tutaj było rozwiązanie, które się rzeczywiście już przyjęło. Latający Ślązak był jednym z kilku uruchomionych w połowie lat 30. tak zwanych latających pociągów. W zamyśle Naczelnej Dyrekcji Kolei Rzeszy sieć superszybkich ekspresów połączyć miała Berlin z najważniejszymi ośrodkami ówczesnych Niemiec – Hamburgiem, Kolonią, Stuttgartem, a także Wrocławiem i Górnym Śląskiem. Podstawową potrzebą, która spowodowała, że zaczęto myśleć nad wykorzystaniem silnika spalinowego do napędu pociągów, stała się po prostu konieczność. Rozwój gospodarki, biznesu powodował, że wiele osób potrzebowało jednego dnia z odległych centrów gospodarczych dojechać do Berlina, załatwić sobie sprawy i jeszcze tego samego dnia wrócić do domu. Takie coś umożliwiała tylko już kolej o nowoczesnej trakcji, czy to spalinowej, czy elektrycznej, gdyż pociąg parowy, z uwagi na konieczność doboru wody, czy wręcz zmiany parowozów na uzupełnienie węgla, no niestety na stacjach musiał mieć te kilkunastominutowe postoje. W przypadku podróży na dystansie kilkuset kilometrów, z tego już się tworzyły godziny. Oczywiście nie wszystkie linie nadawały się na taki pomysł, ale te, które biegły przez tereny nizinne, czyli linie w miarę proste, pozbawione łuków, umożliwiające rozwijanie znacznych prędkości, się do tego nadawały. I tutaj wybór padł w pierwszej kolejności na linię Berlin-Hamburg. Po powodzeniu
latającego Hamburczyka, przyszła kolej na latającego Ślązaka. Tu już trudniejsze było trochę zadanie, bo linia była znacznie dłuższa, ale przystosowano właśnie linię z Bytomia przez Gliwice, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Brzeg, Wrocław, Legnice, Żagań, Lubsko, Gubin do Berlina do rozwijania prędkości 160 km na godzinę. Specjalnie dla tych pociągów wyprodukowano w zakładach WUMAG w Görlitz jednostki spalinowe, które rozpoczęły ruch na tej trasie w ten sposób, że wyjeżdżały czy to z Bytomia, czy z Hamburga rano, żeby przed południem dotrzeć do Berlina i następnie po południu wyjechać z Berlina i wieczorem dotrzeć z powrotem. Ten pomysł się bardzo szybko sprawdził, zyskał popularność wśród pasażerów i trwało to przez lata 30. aż do wybuchu wojny. Niestety warunki wojenne, konieczność oszczędzania paliw płynnych, które w czasie wojny były artykułem deficytowym, sprawiło to, że ruch tych pociągów został zawieszony i na trasy wróciły z powrotem prawozy. Jadwiga Plicko z Kędzierzyna, która w latach 30. była nastolatką, należy do tych szczęśliwców, którzy nie tylko widzieli latającego Ślązaka, ale i nim podróżowali. Okazją była odbywająca się we Wrocławiu Międzynarodowa Wystawa Rolnicza. Była taka wystawa, moja ciocia mnie zabrała. Ile lat czas miałam w którym roku, już nie pamiętam, tylko bardzo szybko my do Wrocławia dojechali i bardzo elegancko się jechało w tym pociągu. Był taki jasny. No i jakieś tam paski miał, opisane było, nie jak, a w środku to jakiś elegancki. Ono pierwsza, druga klasa, polstrowane siedzenie. Zdaje się, czy miał takie oddziały. No można przejść od jednego do drugiego, zależy jakie bilety by kupił, z jakiej klasy. I tak się usiadło. No i pojechaliśmy i to było choćby po wieczu my jechali. Byłem dzieckiem, to mi to bardzo było coś tak nowego. W takim eleganckim pociągu jechać. Bardzo dużo było ludzi, bo wszystko na tę wystawę. Ta podróż była tania. Z powodu tego, te wystawy, ci Wrocławiu, kto chciał jechać, no to było niby ile tam procent mi płacili za bilet. W Kędzierzynie drugiej połowy lat 30. nie było chyba osoby, która nie zwróciłaby uwagi na pojawiającego się tam dwa razy dziennie latającego Ślązaka, nazywanego swojsko latającym pieronem. Niedaleko stacji mieszkaliśmy, troszkę my widzieli dziennie, jak jechał i z powrotem. Stacja jest i tu jak pod tymi mostami, bo to tak ładnie wysoko było, nie, a myśmy na dole stali, widzieli, jak jechał. Ten czas to było takie coś nowego, bo że sam jechał, a nie miał parobozu. Po II wojnie światowej latające pociągi obsługiwały przez pewien czas linię Berlin-Hamburg. Na Śląsku jednak już nigdy się nie pojawiły. Czy po latającym Ślązaku pozostały w regionie jakieś ślady? Przede wszystkim zmodernizowana jak na owe czasy linia, czyli stacje w Bytomiu, w Gliwicach, a także jeszcze parę lat temu w Bytomiu stała hala, budynek hali postojowej i naprawczej właśnie tegoż taboru. No niestety podzieliła los innych obiektów poprzemysłowych Bytomia, tu z uwagi na dużą ilość elementów stalowych w konstrukcji, została zutylizowana przez osoby postronne. Jak to możliwe, że rekord prędkości ustanowiony przez latającego Ślązaka nie został do dziś pobity przez pociągi PKP? W tamtych czasach zmodernizowano właśnie całą linię kompleksowo. Posiadała ona prędkość techniczną wówczas 160 km na godzinę. No, dziś na tej linii tutaj takich możliwości nie ma. Z jednej strony zaniedbania, brak funduszy na remonty torowisk sprawiły, że jeździło się znacznie wolniej.
Na linii tutaj właśnie od Gliwic po Wrocław przez lata z trudem utrzymywano 120 km. Teraz trwa modernizacja tej linii, ale przykładowo na odcinku od Legnicy do Żagania w dniu dzisiejszym nawet pociąg Eurocity Wawel jedzie ledwie 60 km na godzinę, bo jedzie po torach, które mają ponad 30 lat. Kariera Śląskiego Ekspresu trwała bardzo krótko, jedynie 3 lata. W sierpniu 1939 roku w związku ze spodziewanym wybuchem wojny zawieszono kursowanie wszystkich latających pociągów. Sytuacja wojenna sprawiła, że dawny rozkład jazdy już nigdy nie został przywrócony. Tym samym latający pieron na zawsze zniknął ze śląskich szyn. Fakty zapomniane. Ocalmy od zapomnienia.